niedzielę 25 sierpnia odbyło się w gminie Brenna 30. jubileuszowe dożynki ekumeniczne. Wspominał profesor Budniak, świętej pamięci ksiądz Mikler. Byli pomysłodawcami i twórcami tego dzieła. Myślę, że niewątpliwie były one inspiracją do tworzenia i budowania tej wspólnoty ekumenicznej w naszej gminie. Wspólnoty, która promieniowała później na cały rejon, zręcz Śląska Cieszyńskiego i nawet cały kraj. Ulicami gminy przejechał barwny dożynkowy korowód. Rolnicy, leśnicy, ale także różnego rodzaju firmy, zespoły, strażacy, stowarzyszenia oraz kluby zaprezentowały się przed licznie zgromadzonymi mieszkańcami oraz turystami. W korowodzie wzięli udział również samorządowcy oraz duchowni. Zaprezentowali się także artyści 32. Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego. Budzienka równo po dziedzinie, tyczy tam budzienka, tyczy tam budzienka równo po dziedzinie, tyczy tam, ale troszkę ma. Na terenie gminy Brenna rolnictwo jest dość mocno zróżnicowane. Ma to związek z ukształtowaniem terenu. Specyficzne położenie naszej gminy z wypłaszczeniem w górkach. Tam właśnie to rolnictwo jest najbardziej pielęgnowane i się rozwija. Natomiast jeżeli chodzi o teren górzysty, cieszę się niezmiernie, że tutaj hodowla owiec ma się dobrze i w ten sposób realizujemy różnego rodzaju programy, ale też chronimy przed degradacją nasze łąki, nasze polany. Gazdami tegorocznych dożynek byli Karina i Zdzisław Zbijowscy z Górek Wielkich. Zostałem doceniony przez nasze władze i władze powiatu, wszystkich rolników naszej gminy. Produkcja zwierzęca, bydło opasowe plus hodowla ślimaka jadalnego. O hodowlę owiec zapytaliśmy Leszka Grenia, zeszłorocznego gazdy. Ponad 300. No, praca wygląda różnie. No, zależy wszystko, jak na przykład dzisiaj, od warunków klimatycznych. No, jak jest fajna pogoda, to jest fajna praca. No, jak jest tak niezaciekawie na polu, no, to też i robota gorsza. No, bo ciągle w sztygowcach trzeba być, pilnować tego, no, chodzi się po tych halach z tym. Główne uroczystości dożynkowe odbyły się na terenie amfiteatru. Nie zabrakło wystąpień, podziękowań za plony oraz obrzędu dożynkowego. To był dobry sezon rolniczy, przyznał wójt gminy Jerzy Pilch. Łaskawy był czas tych dożynek na Śląsku Cieszyńskim i w Brennej. Omijały nas te największe nawałnice. Trochę susza czerwcowa dała się we znaki, ale myślę, że wybroniliśmy się. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.